Edyta Hołdyńska, dzień dobry, witam państwa. Zapraszam na przegląd prasy. Świeża prasa, świeże wydania tygodników, dzienników. Dzisiaj w środę, 21 dzień listopada, ze mną już na stole wszystkie gazety, drodzy państwo. Tygodnik Polityka ukazuje się dzisiaj jak co środa i na okładce Komisja Nadzoru. Władza przejmuje kontrolę nad prywatnym biznesem. Taką tezę bardzo odważną, kontrowersyjną stawia Polityka, niekoniecznie prawdziwą. Komisja Nadzoru jest tutaj przedstawiana, po oczach możemy poznać, że chodzi o Zbigniewa Ziobro, Jarosława Kaczyńskiego i Adama Glapińskiego na okładce, przebranych za bohaterów westernu z dzikiego zachodu. Tak to wygląda. I zaglądamy już do środka. Powidła i szumidła. Jerzy Baczyński pisze o aferze dotyczącej Komisji Nadzoru Finansowego raz jeszcze. Afera KNF, którą w tym wydaniu Polityki opisujemy, pisze Jerzy Baczyński, wniosła do potocznego języka dwa przebojowe terminy: plan Zdzisława i szumidło. Od dziś i pewnie przez jakiś jeszcze czas planem Zdzisława będą nazywane różne toporne kombinacje, twierdzi Jerzy Baczyński, polegające na siłowym przejmowaniu cudzych biznesów lub narzucaniu im opieki. Przypomnijmy, nawet nie będziemy czytać dalej, ale przejmowanie cudzych biznesów. Chodzi o nadzór nad systemem bankowym, nie o przejmowanie cudzych biznesów. Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje działalność instytucji finansowych w Polsce, w tym banków Leszka Czarneckiego, jakby nie było, które mają potężne kłopoty, już dziś to widzimy. I stawiamy też pytania o to, w jakim momencie Leszek Czarnecki ujawnił nagrania, w jakim momencie Leszek Czarnecki poszedł do prokuratury, nie w marcu, kiedy rozmowa miała miejsce, ale dopiero teraz. Dlaczego chronił swój biznes, dlaczego teraz być może miał już nóż na gardle, w tym sensie, że jego biznes posypał się już bardzo mocno. Przypomnijmy, Idea Bank jest wpisany na listę ostrzeżeń KNF-u właśnie. Jak to będzie wyglądało, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny też poradzi sobie z być może paniką, bo może do tego dojść. Ludzie mogą zaniepokoić się sytuacją finansową w bankach Leszka Czarneckiego i wycofywać się z nich, bądź też po prostu drżeć o swoje pieniądze, drodzy państwo. Jak to będzie wyglądało, my oczywiście mówimy w telewizji w Polsce.pl, piszemy i sprawdzamy. I drodzy państwo, co ważne, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, która no właśnie ma pieczę nad bankami. I jak zapewnia Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, sytuacja finansowa w kraju jest dobra. Afera z odwołaniem szefa Komisji Nadzoru Finansowego nie zachwiała systemem finansów publicznych. To zapewnienia Adama Glapińskiego. W tekście jeszcze w Polityce, okładkowym tekście, układ ręcznie sterowany. PiS usiłuje przekonać, że sprawcą afery KNF jest jedna czarna owca, zresztą spoza partii. Dymisja Marka Chrzanowskiego ma więc zamykać sprawę. Inna teoria broni się o wiele łatwiej, zdaniem tygodnika. Odsunięty szef KNF był tylko trybikiem w nowym systemie rządzenia państwem, jaki PiS wprowadza z pełną determinacją. Ma on już swoją nazwę: orbanizacja, czyli znowu straszenie Węgrami, straszenie tym, że rzekomo na Węgrzech dzieje się bardzo źle, u nas będzie jeszcze gorzej, orbanizacja w pełni. To tyle, jeżeli chodzi o politykę w tym tygodniu. Przechodzimy do dzienników w takim razie i tutaj właśnie więcej, jeżeli chodzi o KNF jeszcze. Rzeczpospolita pisze o nominacji Zdzisława Sokala bez podpisu szefa rządu. Przedstawiciel prezydenta nie miał zgody premiera na zasiadanie w KNF. Co z jego decyzjami, pytają dziennikarze. Zdzisław Sokal został powołany do KNF w 2015 roku. Prezydent Andrzej Duda, powołując 3 lata temu Zdzisława Sokala, swojego przedstawiciela do Komisji Nadzoru Finansowego, nie wystąpił o zgodę do premiera, tak zwaną kontrasygnatę, której wymaga konstytucja. W sprawie powołania Sokala do KNF w kontekście taśm Leszka Czarneckiego ma dziś fundamentalne znaczenie dla odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale i prawnej. W ten sposób pisze o tym Polityka. Czy rzeczywiście potrzebna była asygnata jeszcze premiera, kiedy to był przedstawiciel prezydenta? Będziemy pytać, będziemy sprawdzać, drodzy państwo. Mamy tutaj
także sytuację z praworządnością w Polsce. Parlament Europejski pisze, mówi o tym, że w Polsce bez poprawy, zaproszony na wysłuchanie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie pojechał do Brukseli, wytyka Rzeczpospolita ministrowi. I przechodzimy jeszcze do właśnie tego tematu. Instytucje europejskie nie widzą żadnych sygnałów poprawy stanu rządów prawa w Polsce. W ich opinii sytuacja w tym obszarze się pogarsza. Tak mówią instytucje unijne. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się publiczne wysłuchanie na temat stanu praworządności w Polsce. To wczoraj zorganizowała je Komisja Swobód Obywatelskich, której przedstawiciele byli z wizytą w Polsce w dniach 19-21 września. Szef komisji przedstawił swoją ocenę sytuacji. Zaproszony minister sprawiedliwości nie pojechał do Brukseli, pisze Rzeczpospolita. Z inicjatywy Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego komisji, prowadzone są teraz dwie odrębne procedury dotyczące Polski. Jedna to postępowanie na podstawie artykułu 7, którego finałem przy jednomyślności pozostałych państw UE mogłyby być sankcje, zawieszenie prawa głosu w Unii albo unijnych funduszy. Druga to postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska zaskarżyła przepisy nakazujące wcześniejszy stan spoczynku znacznej części obecnych sędziów Sądu Najwyższego. Oczywiście, że polski rząd odpowiadał, to nie jest tak, że wystarczy napisać, że Zbigniew Ziobro nie pojechał, ponieważ rozmowy są, stanowisko rządu jest jasne i kierowane do Komisji Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej wtedy, kiedy jest taka potrzeba, wtedy, kiedy Komisja Europejska chce, żeby rząd się odniósł, są stanowiska, które są tam kierowane. W gazetach także, drodzy państwo, o droższych cenach prądu to Energia Plus dla każdego, Unia Europejska może protestować. To jest sytuacja związana z tym, że nadawcy energetyczni chcą, aby Urząd Regulacji Energetyki podnosił ceny, aby te ceny w gospodarstwach domowych, także ceny prądu, były wyższe. Natomiast minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy, iż jeżeli nawet będą konieczne podwyżki, jeżeli ten urząd się na to zgodzi, no to wtedy rząd będzie dopłacał do tego prądu wszystkim tym, którzy ucierpią na tej sytuacji, więc ceny nie uderzą nas po kieszeniach. Tak to wygląda. Natomiast dziennik Gazeta Prawna alarmuje, że Unia może protestować przeciwko temu rozwiązaniu. W gazetach także o Kacprze Kamińskim, który jest synem Mariusza Kamińskiego, czyli szefa służb specjalnych. Kacper Kamiński, drodzy państwo, pracuje w Banku Światowym i to ma być dowód na to, że jest zaplątany politycznie, zasiada tam dlatego, że to właśnie jego ojciec jest we władzach Prawa i Sprawiedliwości. Nadanie rekomendacje do Banku Światowego nadaje w Polsce szef Narodowego Banku Polskiego, czyli profesor Adam Glapiński. No i Wyborcza pisze o zdolnym dziecku Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że syn szefa służb specjalnych ma 29 lat i to jest też dodatkowy argument dla tych gazet ku temu, jakoby nie posiadał wystarczających kompetencji, jakoby był zbyt młody, by zasiadać na takim stanowisku w Banku Światowym. Zarówno sam zainteresowany Kacper Kamiński, jak i jego ojciec zapewniają, że kompetencje są. Zresztą można to wszystko sprawdzić. Komentarze w tej sprawie były także ze strony rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek. Wypowiadała się w tym temacie także Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, i my za chwilę zresztą posłuchamy więcej tych komentarzy. Posłuchamy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o komentarze partii w tej kwestii. Drodzy państwo, i na
koniec tego przeglądu prasy. Informacja o śmierci trenera Andrzeja Gołoty. Andrzej Gmitruk, 67 lat, stał za sukcesami Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i wielu innych słynnych bokserów. W poniedziałek wieczorem zapalił świeczkę na tarasie swojego domu. Chciał w ten sposób uczcić pamięć zmarłego syna. Ogień zajął stolik, wybuchł pożar. Doszło do tragedii, drodzy państwo. I tą smutną informacją kończymy tę część naszego programu. Za chwilę wracamy z tymi komentarzami politycznymi, między innymi do sprawy syna Mariusza Kamińskiego.